Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Games i dzisiaj klejmy Boeinga 737-800 od Hasegawy w skali 1 do 200. Więc tak, pierwszy co to, tak więc tak, robię taki mały unboxing. Oczywiście. Tu już słońce przywitało z mojego na czarno matowy. Bardzo się słońce przywita. Znajduje się dosyć instrukcja. Schemat malowania jest. To są farby, widzę, Mr. Hobby. Wszystko jak składać jest. Ciężarek i wszystko. Dobra. Potrzebna. No i tak, ja już użyję koloru. Teraz koloru H1 od Mr. Hobby użyję koloru. Rewel Aqua 04. Zamiast silver też użyję Rewel Aqua koloru. I tak. Zamiast Fjord Black użyję Tamiya. Krylnik zamiast Clearer też Tamiya. Zamiast Clearer był Rewel. Zamiast Burnt Iron też użyję Tamiya. Star Black też Tamiya. I zamiast tego Greyku też użyję Tamiya. Dobra, idę. Jak to w tym razie? Idę też. A też jeszcze jedno. Też jeszcze jedno. Dobra. To ja. Dobra, ludzie, to części umyłem. Ja powiem, że do zestawu jest też dołożona podstawka. Co tutaj można zamocować samolot na podstawce, jak nie chcę wam się kurwać. A to ja biorę spółkę Aerograph, nie Aerograph, to Rebel Airbrush Starter Class. Sobie. Dobra, teraz bierze. Mam raz księczarny Rebel Aqua Color. Aerograph sobie kupimy tutaj. Dobra, ja w takim razie nie wiem, czy to jest.
tarkę. Ja. I tak. A teraz możemy wrócić coś. Słuchajcie, dwa. Farba, jeden. Teraz czas na trzeciu minutę. Zamieszać. I tak. Teraz trzęsiemy, trzęsiemy. Dobra, ja w... Okej. Więc tutaj już pierwszy dom leci. Ten trzeci. O, dobra. Okej. Jest. No teraz sprayujemy. Dobra. Okej, to w takim razie... Thank you.
Więc jest. Więc farba teraz idzie to do przeschnięcia. Dobra. Tak więc jestem z powrotem. Teraz. Kleimy kadłub. Ciężarek też. To śrubokręt, bo ciężarek jest w postaci śrubki. I teraz wycinamy i kadłub, i tą część z ramki. Dlatego te są nożyczki. To by było tylko jedno. Nie przy samym kadłubie. Dobra. Tu. Tutaj ta część. Dobra, ładnie. Tak, się wkleja każde łatwo. Tutaj też to robię. Ciach. W razie jeszcze teraz wytnę sobie tutaj element. Naprawdę ładnie. Strzałka nam pokazuje, że łapuś do góry. Pasuje. Dobra, dlatego więc sklejamy, bo klejem tam ja ekstra film, ale najpierw śrubką, trzeba śrubkę wkręcić. Spokojnie. To też.
się rewoltesy wyzwanie rewolkontakta profesjonalnego. Znaczy się po angielsku. Dobra, to samolot jest teraz ten. Jeszcze obecnie tylko I'm not afraid to die.
Dobra, ale to wklejmy później, więc teraz ci dam dużo podatki. Masz skąd. So why is it so hard to let you go? Dobra, okej. To żeby teraz kadę wkleić. To też to jest wszystko. Ten. Co damy? Teraz klejmy. Zobaczcie teraz, jak ja to robię. You
będzie właśnie. Dobra, okej. So why is it so hard to let you go? Dobra, to ja to sięgi ten. Już przypomnę. Extra teen. No dobra.
Dobra, w takim razie tyle i wybalaj. Tutaj taśmą, teraz coś muszę zakleić. Is it so hard to let you go? Dobra, w takim razie ten. So why is it so hard to let you go?
dobro. Dobra, to w takim razie tutaj sobie to zakleszczamy. Niech to teraz sobie No dobra, widzę. To ja sobie w takim razie kadłub jest sklejony, to ja sobie w takim razie pomaluję części od obwozia.
Dobra.
it so high to let you go. Malujemy. Dobra. Is it so high to let you go? So why is it so high to let you go? Oh.
is I to let you go. To wszystko w takim razie pomalowałem na kolor srebrny. Jeszcze koła. Widzicie, że się nie ma.